Perfect. Po raz kolejny tego samego dnia zapraszam Was na znowu haul z szafki. Także ja sobie właśnie zagotowałam wodę. Mam nadzieję, że ona Wam tutaj nie hałasuje zbytnio. To jest właśnie ten sweterek z Primarka. Tak on wygląda. Bardzo fajny, polecam Wam bardzo gorąco te sweterki. Ja je uwielbiam, mają długie rękawy, są takie ciepłe, milusińskie i do wszystkiego praktycznie pasujące. Ok, przejdźmy do rzeczy. Co zakupiłam w Homebargansie, bo tylko tam byłam? Lustro. Pierwsza rzecz to lustro. Bardzo proszę, wszystko się odbija, widać, że jesteście w szafce. Takie lusterko, słuchajcie, ono jest bardzo lekkie, chociaż z pozoru tak wydaje się na oko, że jest takim lusterkiem mosiącym, takim metalowym tutaj, miedzianym, a jest lekkie i kosztowało mnie chyba 4 funty, słuchajcie. Jakoś tak. Czekajcie, wezmę sobie może tą siatę tu, będzie mi wygodniej pokazywać. Tak patrzę, czy macie wystarczająco światła. Z ozdób dokupiłam. Dokupiłam takie śnieżynki. Wydaje mi się, że są śliczne. Takie duże, one są tutaj na sznureczkach. Zaraz Wam pokażę, z jakim zamysłem to wzięłam. Zakupiłam dwie paciuszki, one były po funt 49 chyba. Oprócz tego jeszcze kupiłam takie ozdoby. Takie śnieżynki, które są świecącymi na kolorowo. I one są na takim, na tej takiej, ja to mówię, żabce, tak to się mówiło, na takim czymś, co się przykleja do szyby. Można też postawić, jak kto woli. Takich dokupiłam 4 sztuki. 4 dlatego, bo ja sobie pomyślałam, że może dzieci zechcą do siebie do pokoju, aczkolwiek u nich w pokojach, oni mają na strychu i u nich w pokojach nic nie widać z okien, więc w sumie myślę, że raczej ozdobimy tutaj ten jeden poziom. Dalej. Zakupiłam dzieciom do szkoły takie jakieś kanapeczki, tu jest ich 5, choc chip cake z Milki, nie mam pojęcia, czy dobry, niedobry, pierwszy raz to wzięłam. Dalej do szkoły zakupiłam im takie mini torebeczki, jakieś bananas, to są jakieś rzekomo focus, takie żelki jakieś, nie wiem czemu, bananas. Czekajcie, zrobię sobie kawę. Dobra, niech będzie z Monią. Piję z Monią kawę, a kawa stoi, chyba właśnie jesteście oparci o kawę, Boże, żeby mi nie spadł ten aparat. Nie mam jeszcze szybki tej ochronnej, wiecie o co chodzi. Dobra, zrobię sobie z 2 łyżeczek, a co? W sumie jeszcze trochę mam do pracy, więc czekajcie, przetrzymam tylko jakoś to, żebyście nie poleciały. Znaczy telefon, żeby nie poleciał. Dobra, teraz po cukrze. Cukru sobie nie żałujemy, jeżeli chodzi o mnie, to zazwyczaj 2-3, w zależności czy duży kubek czy nie, ale 2,5 niech będzie, także cukru nigdy za wiele. Doleję sobie tylko wodę do zupki chińskiej, której synek nie zjadł chyba, bo oni, nie wiem, nie, synek. Dobra, robię kawę, za chwilę doleję mleko, ale pachnie, jaki ja lubię zapach kawy. Dobra, lecimy dalej, już Wam pokazuję. Zakupiłam florę, light akurat, bo po prostu ta była. Nie pamiętam ile, niecałego funta. Tutaj sobie zakupiłam takie ciastka i to są w środku z cynamonem. Takie 2 właśnie do tej kawy. Dalej, zakupiłam dzieciom, nie wiem co to jest, jakieś marshmallow Christmas pads. Takie coś, jakieś takie marshmallow chyba w czekoladzie. Nie mam zielonego pojęcia. Malo w czekoladzie i w środku jest to jakieś smakowe, strawberry cream, coś tam. Niech se spróbują coś świątecznego ze słodyczy. O, czekajcie, przedstawiłam funkcję w mikrofalówce. Dalej zakupiłam im fajne wydanie świąteczne Maryland Cookies Minis. Takie, oni bardzo lubią te ciastka na wzór piegusków. Tylko, że wydanie świąteczne. Dalej zakupiłam im Penguin 5 Mary Berry Choc Cake Bars. Takie wszystko fajne wydanie świąteczne. Także bardzo się cieszę. Po prostu chodzi mi, żeby mieli jakieś słodycze i coś do szkoły. Co dalej zakupiłam? Takie coś, co będę chciała na kominku chyba u siebie w pokoju. Mary Xmas Garland.
Czyli to jest ten taki długi napis, jego miałam też w tamtym roku i chyba z 2 lata temu też, więc w tym roku nie może być inaczej. Dalej piasek dla kotów. Czekajcie, bo zaraz coś poleci. Piasek dla kotów, czyli te kryształki. On jednak najmniej wydaje ten odór taki zwierzęcy, czyli najmniej śmierdzi, delikatnie mówiąc. Świeczkę zakupiłam po raz kolejny, ponieważ fakt, że jeszcze ona mi starczy na trochę, ale boję się, że zaczną znikać z półek, a uwielbiam ten zapach i wcale nie muszę go palić tylko i wyłącznie teraz w tym czasie świątecznym, przedświątecznym, ale mogę też później, bo jest po prostu fantastycznym zapachem do kuchni. Naprawdę uwielbiam ten zapach i co roku jest on u mnie. Co roku pachnie cynamonem, gingerbreadem. Właśnie któraś z Was pisała do mnie, że gingerbread to nie cynamon, ale rzeczywiście, że to jest cynamon, bo do pierników dajemy cynamon, przynajmniej ja daję, więc dla mnie zapach gingerbread to jest to nie tylko piernikowy, ale przede wszystkim cynamonowy. Dobra, no i właśnie to są te takie żabki, czy ja nie wiem, jak się to tam nazywa, takie haczyki, które są samoprzylepne do okien właśnie, do szyb, do luster. Dalej jakaś wersja Dejmów, miętowa, limitowana edycja, też coś nowego, także taka słodycz, trochę słodyczy nie zaszkodzi. Tu jest coś, co oni bardzo lubią, nie wiem dlaczego, ja kiedyś pamiętam, że jak byłam mała, takie coś dostawałam od babci zawsze w paczce, albo to była czekolada, a potem chyba były też gumy takie. Także takie końsy, milk chocolate czekoladowe, Gracjan lubi, więc wzięłam, niech się cieszy. I co tu jeszcze mam? Aha, jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła, czekajcie, odłożę torbę. Takie coś do robienia zdjęć, będziemy robić sobie świąteczne selfie, więc takie różne jakieś, pokażę Wam, co Wam nie pokażę. W końcu to vlogmas, nie? Więc musicie wszystko widzieć, co się dzieje. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają usta. Właśnie mi nawet dziewczyny mówiły. Hamburgera się spotkałam i Karolinę i Dominikę. I właśnie mówiła Karolina, że bardzo ładne masz usta. W sensie, że tak właśnie, że się błyszczą. No i to jest zasługa właśnie tego produktu z Soap and Glory. Ja Wam polecam. No zobaczcie, przepięknie to wygląda. Bardzo długo się trzyma. I właśnie takie, czujecie taką miętę na ustach, takie trochę zimno. A gdzie są patyczki? Bez patyczków to jest? Jeszcze jakieś okularki tu dali, ale że... A, bo to... A! To człowiek czytać nie umie, tak to jest. Już kumam, to są wszystkie okularki, glasses, takie. Ale czad! Wszystko jest na zasadzie okularków. Nie wiem, czy się to będzie trzymać, ale do zdjęcia myślę, że tak. Ta-da! I taki selfie. Cheese! No, wiecie, o co chodzi. I jedno będzie takie, fajne to jest, takie elfowe. Potem mamy opcję mikołajową, ale czad, nie wiedziałam, że to są te... Znaczy nie wiedziałam, nie przeczytałam. O, i jestem Mikołajem i taka fajna fota jakaś mikołajowa, potem jakieś jeszcze coś. Co to jest? I am on the nice list. Takie. Potem co? O, jestem na naughty list. O, to ja. Jestem na niedobrej, niegrzecznej liście. Ja jestem na niegrzecznej liście. Cheese! Potem takie coś. Renifer. Czad, powiem wam, że super. Zobaczcie. Super jest być reniferem. Ok? Dobra, samo spadające. I ostatnie, o, najfajniejsze chyba. Tada, o, jeszcze ma te kucyki, tylko nie wiem, czy one będą mi dostawać. Pejsy ma takie, widzicie? Takie ma te, no, takie, takie coś. No, więc takie rzeczy pokupowałam i bardzo się cieszę. Wszystko mnie kosztowało, nie, chyba 3 dychy. Wszystko, co wam, o, wiem, co zapomniałam. Wiecie, widzicie właśnie, jak to jest? Szłam i jeszcze przed wyjściem mówię, Agnieszka, pamiętaj, kup... Sraj taśmę. Kup papier toaletowy. I co? I się zagadałam i tu z jedną się spotkałam, z drugą. Gadu, gadu, pitu, pitu i teraz będę się ręką wycierać. No a co? Znaczy nie, no jeszcze jest papier, ale już trzeba kupić, więc albo zdążę jeszcze kupić, albo po prostu zostawię jeszcze tutaj brygadzie pieniążki i oni po prostu polecą i kupią, jeszcze nie wiem. Muszę zrobić im właśnie jedzenie, wszystko tu już chowam. I co, dolewam sam mleko do kawy, zjem zupkę, idę zobaczyć, czy się filmik przesłał. No i będę się tak już jakby szykować troszeczkę fizycznie i psychicznie do pracy. No i jeszcze tylko muszę się raz Wam pochwalić pazurami, bo strasznie mnie jarają, strasznie mi się podobają. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają takie...
Piękne są. Bardzo mi się podobają. Bardzo, 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 bardzo. No dobra, to ja się z Wami teraz żegnam. Już chyba się dzisiaj do Was nie odezwę, chyba że na dobranoc. Jeszcze nie wiem, może coś mi takiego wpadnie. Aha, na oczach, nie wiem, czy to widać. Czekajcie, muszę Was zabrać z szafki. Nie wiem, czy widać. Widać coś, co mam na oczach w ogóle? Jakiś kolor? Chyba widać, co? Taki bardzo delikatny, taki codzienny. Bo nie malowałam się chyba z Wami, chyba nie. W każdym razie mam na oczach tą najnowszą paletkę z Primarka, tą taką różową, bardzo ładną. Czekajcie, śmietnik się przewrócił. A spadam tam do pokoju, kalendarze otwarte, także piszcie w komentarzach, pasuje mi dzisiaj ten do sweterka, patrzcie. Tudu. No, zrobię sobie zupkę, kawę, będę zażerać, będę pić i zmykam. Trzymajcie się ciepło, buziaki, do usłyszenia. Pajo! I hejo, hejo! Witam się z Wami po robocie, po pracy. Jest godzina 20.13. Właśnie wróciłam z roboty. Oli była trochę po mnie. Przyniosłam właśnie picie z pracy. Czekajcie, tylko rzucę papier. Gól! Budynek szakali. Przyniosłam żarełko. Właśnie chcę Wam pokazać, gdzie pracuję. Pytacie, gdzie pracuję? No, gdzie pracuję. Odwrócę kamerę. A więc pracuję w Fish and Chips and Cheeseburger. Tak pracuję. Tak pracuję i tak zawijam je w te sreberka. Tu jest Gracjana ryba. Proszę kochanie, weź ode mnie, bo ja nie mogę sobie poradzić. A co tu jeszcze dały? Co wy jeszcze chcieliście? A frytki ty chciałaś. Ciągnij za ten, poczekajcie. Ciągnij, tak zawijam. W ogóle składam właśnie też te pudełka, jakby co? Codziennie. Wow, no to dostaliście dużą porcję. Ale tak wiecie, między nami, tak ciu. Także taka porcja frytek. No, taka porcja frytasów. Ja dostałam tutaj od Grzegorza, znaczy Grzegorz robił cheeseburgery, więc wierzę, że będą dobre. Stwierdził, że zrobię takie jak on je. Wiem, że miały być z jakimś sosem garlicowym. Chciałam, miałam ochotę na cheeseburgera, uwaga. Zobaczcie, tak właśnie pakujemy to wszystko w te sreberka. Czy ty chcesz może hamburgera? Czy ty chcesz rybę? Lalu, rybu jest. Synek, zapraszam, bo nie będzie. Patrzcie, jakie bułki. Powiem Wam, że taka buła i taki ser. I tu trochę warzyw. Wiem, że nie do pomidora, bo pomidor taki był zbyt świeży. Jeszcze nie jadłam. Na pewno nie jest tak jak McDonald's, jest lepsze. Ser jest fajny, jest tarty. Dawaj ketchup. I jeszcze mam drugą Fantę. O, i polubiłam Fantę, gdzie ja w ogóle, wiecie co, nie lubię w ogóle gazowanych napojów. Otwórz, kochanie, zdrowa żywność, nie ma to tamto. Otwórz jeszcze, Gracja, na rybę chcę pokazać. Pokażę Wam jeszcze rybę i pewnie się teraz koty zlecą. Rybkę mamy taką. Szef albo szefowa, albo ten taki zastępca szefa, który jest teraz na holidayu, właśnie taką rybkę przyrządza. Powiem Wam, że no, wygląda ona zawsze codziennie tak, że ciężko jest pracować z jedzeniem. No, 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 pyszna. No i teraz jeszcze nie wiem, czy Oliwie cheeseburger jest taki sam od mnie, kochanie. Nie wiem, czy dał coś innego. On nie dał sosu chyba, czy dał? No. Gdzie jest mój sos? No jest, dobra, widzę. Palec, grzybalec jest. Dorzucimy sobie ketchup chyba tylko. No tak, muszą być zapakowane, żeby nie wystygły. O! Wow! Masz więcej sera chyba. Porządny kotlet. I nie ma sosu. Jest sos pod tym, już widzę. No, także jeżeli Wy też jecie, jesteście w trakcie posiłku, to życzymy co? Smacznego. Amen! Buon appetito! Pa! Pa!